Witam Cię serdecznie. W tym nagraniu przedstawiam Ci 18 rzeczy, które ktoś powinien Ci powiedzieć przed 18 rokiem życia. Jeżeli jesteś już starszy, to zapewne zgodzisz się z tymi poradami, które są tutaj zawarte i prześlij to nagranie komuś, kto być może jest nieco młodszy od Ciebie. Natomiast jeżeli masz 18 lat lub mniej, to naprawdę weź sobie te wskazówki bardzo mocno do serca. Ja osobiście bym bardzo chciał, żeby ktoś mi to wszystko wbił do głowy, gdy miałem 18 lat lub nawet mniej. Zatem po pierwsze, pierwsza wskazówka, popełniaj błędy. Często jest tak, że ja nie robiłem różnych rzeczy, nie podejmowałem różnego rodzaju wyzwań, ponieważ się bałem, że popełnię błąd. I widzisz, to jest trochę dziwne, bo trenowałem taniec i tam wiedziałem, że trzeba trenować aż do skutku. Popełniałem im jakiś błąd, to szlifowałem to dalej i jeszcze raz, dopóki nie wychodziło naprawdę perfekcyjnie. Ale jakoś nie byłem tego nauczony, żeby przenosić to na inne obszary swojego życia. Oczywiście nie mówię o tym, że wiesz, masz popełniać błędy, masz prawo do błędów, że masz sięgać po narkotyki czy uprawiać seks z byle gdzie i z kim popadnie. No, wiesz, że dokładnie nie o to chodzi. Natomiast przez całe życie w szkole byliśmy karani za błędy. Popełniłeś błąd w dyktandzie, miałeś to wypunktowane na czerwono. Zrobiłeś coś złego, coś Ci nie wyszło, no to byłeś za to stawiany do kąta, szedłeś do dyrektora i tak dalej. Mamy gdzieś to wpojone, że popełnianie błędów jest złe, jest dobre, masz prawo do błędu, masz prawo się mylić. Dzięki temu człowiek się rozwija, wychodzi poza swoją strefę komfortu, więc naprawdę nawet jak popełnisz jakiś błąd, to często się okazuje, że wszystko jakoś dobrze się układa. Ale oczywiście trzeba to robić też w pewnych granicach rozsądku. Mam nadzieję, że tego nie trzeba dalej rozwijać. Więc masz prawo do błędu, popełniaj błędy. Wskazówka numer dwa, skup się na swoich mocnych stronach. Ja inwestowałem naprawdę mnóstwo czasu, mnóstwo energii, żeby nadrobić swoje słabości, żeby pracować nad rzeczami, w których jestem słaby. Ja jestem niecierpliwy, nienawidzę wykańczania różnego rodzaju projektów i to mnie po prostu męczy. I próbowałem z tym walczyć, próbowałem trenować tą swoją cierpliwość, wytrwałość, wykończanie zadań, dopieszczanie i tak dalej. Mimo, że to jest totalnie niespójne z moimi mocnymi stronami, z moim charakterem. Bo widzisz, ja jestem na przykład tym, który nadaje rozpęd, który roztacza wizję, który zapala innych do działania. Na przykład ja potrafię zmontować wideo, ale doprowadza mnie to do szału. Tak, doprowadza mnie to do szału. Potrafię to zrobić, ale nie lubię tego robić i nie powinienem się tym zajmować. Jestem tym, który lubi stać przed tą kamerą, mówić do tej kamery, potrafię to mówić z entuzjazmem, z odpowiednią gestykulacją, z odpowiednią intonacją głosu i mam nadzieję, że jak Ty siedzisz po drugiej stronie ekranu, to wideo nie jest dla Ciebie nużące, nie przysypiasz, nie ma takiego efektu, jak wiesz, wykładowcy na uczelni, że witam serdecznie, drodzy Państwo, dzisiaj dowiecie się i po 15 minutach cała sala śpi. Mam nadzieję, że ogląda się to naprawdę ciekawie. Zatem druga bardzo ważna sprawa, którą chciałbym, żeby mi wpojono, to skup się na swoich mocnych stronach i rozwijaj swoje mocne strony. Trzecia rzecz to traktuj swoje marzenia poważnie. Traktuj swoje marzenia poważnie. Otóż widzisz, jak jesteś młody, jesteś nastolatkiem albo jesteś młodszy, to być może byłeś pytany, o czym marzysz, kim byś chciał być w przyszłości? I odpowiadałeś, chcę być strażakiem, policjantem, karateką, chciałbym to, chciałbym tamto. Ale często mamy też jakieś wielkie marzenia i no, pozostają one cały czas w sferze marzeń. Nikt nas nie uczy, nikt mi nie mówił, że Bartek, okej, jeżeli o tym marzysz, to co ty robisz w tym kierunku? Ja nie byłem tego uczony i myślę, że naprawdę weź sobie to do serca, traktuj swoje marzenia poważnie. Zastanawiaj się zawsze, co ja mogę zrobić, żeby te rzeczy mieć. Punkt numer 4. Próbuj nowych rzeczy. Próbuj jak najwięcej nowych rzeczy. Ja wiem, że pojawia się w tym momencie strach przed porażką, bo to jest naturalna taka rzecz, że masz takie instynkty w głowie, w mózgu, które mają Cię chronić przed wszelkimi nowymi rzeczami, przed wszelkimi niebezpieczeństwami, ale wierz mi, że to są takie bariery, które można łatwo przełamać, jak się nad nimi trochę pracuje. Być może zatrzymuje Cię, jakoś paraliżuje to, co pomyślą sobie inni. Albo wstydzisz się, że a jak to będzie, jak mi nie wyjdzie? No to w ogóle będzie mi wstyd i tak dalej. Ale widzisz, no prawda jest taka, że historia Twojego życia to jest zwieńczenie, to jest połączenie wielu takich małych, wspaniałych doświadczeń. Punkt numer 5. Strzeż swojej pasji. Bardzo ważna rzecz. Strzeż swojej pasji. Widzisz, jak na przykład jesteś facetem i masz jakąś swoją pasję i poznajesz dziewczynę, to ona musi zrozumieć, że ty na przykład masz fioła na punkcie komputerów, na punkcie tuningu, samochodów czy czegokolwiek innego. Musisz tego strzec jak ognia, to jest twoje pole, to jest twój obszar. No i wierz mi, że jeżeli spotkasz partnera lub partnerkę, która tego lub który nie będzie tego rozumiał, no to nie będziecie się dogadywać. Będą wiecznie zgrzyty, albo ty ustąpisz i będziesz wiecznie taką sfrustrowaną osobą. Więc strzeż swojej pasji. Punkt numer 6. Lepiej mniej, ale lepiej. Wierz mi,
Dzisiaj ludzie mają po tysiące przyjaciół na Facebookach, na różnego rodzaju portalach społecznościowych. Wierz mi, lepiej mieć zamiast tysięcy znajomych, lepiej mieć kilku, ale naprawdę wspaniałych, naprawdę zaufanych. Lepiej mieć mniej jedzenia, ale żeby było lepsze jakościowo. Jak kupujesz sobie kawę, wiesz, to często jest taka pokusa, że o, w tej samej cenie, to tu mam kawę, tam powiedzmy za 15 zł, jej jest 750 gram, a tu jest w takiej samej cenie 1,5 kilo. Ale wierz mi, że czasami lepiej mniej, lepiej zamiast dużego jakiegoś kuba zrobić sobie filiżankę, ale niech ta kawa będzie po prostu lepsza jakościowo. Tak samo z wędliną czy z czymkolwiek innym. Lepiej mniej, ale niech to ma powalający smak. Niech to po prostu będzie lepsze jakościowo. Punkt numer 7. Inwestuj w siebie. Bardzo ważna rzecz, inwestuj w siebie. Niby, wiesz, w szkole ci mówią o tym, że masz się uczyć, ale to nie do końca o to chodzi, że ty masz zdobywać taką formalną edukację. Ucz się także przemawiania, ucz się komunikacji, pielęgnuj relacje, ucz się sprzedaży, ucz się marketingu, to są wszystko bardzo ważne rzeczy. Tak więc inwestuj w siebie, w swoją głowę, tego ci nikt nie zabierze. To są bardzo istotne rzeczy i ja chciałbym, żeby mi to ktoś wytłumaczył tak przykładowo, życiowo, kiedy ja miałem 16, 17, 18 lat. Weź sobie to do serca, wierz mi, że długofalowo zazwyczaj w życiu no, mają ci, którzy trochę mniej balowali, trochę więcej inwestowali w siebie, trochę byli bardziej tacy rozważni gdzieś na tej drodze, inwestowali w swój rozwój, ponieważ testowali siebie w wielu różnych obszarach, czy to wolontariat, czy jakaś pomoc, czy organizacja różnego rodzaju imprez. Okazuje się, że w dorosłym życiu to wszystko się przydaje. Punkt numer 8. Jeśli podjąłeś decyzję, to szybko podejmij działanie. To jest tak bardzo ważne. Jeśli podjąłeś decyzję, to szybko podejmij działanie. Inaczej cały temat się rozmyje. Na przykład może masz gdzieś w głowie, o, chciałbym wyjechać do Francji, albo chciałbym wyjechać do Hiszpanii. No i tak to zostaje w głowie. Więc jak podjąłeś tę decyzję, ok, wyjeżdżam do tej Hiszpanii, to tego samego dnia sprawdź bilety, sprawdź jakieś fora, jak tam się dostać, czy można tam dojechać stopem, oblicz budżet, zrób już coś w tym kierunku, puść tą kulę, niech to się po prostu już toczy. I wierz mi, od tego się zaczyna magia, od podjęcia decyzji. Te pierwsze 24 godziny są po prostu kluczowe. Są naprawdę kluczowe. Więc zrób cokolwiek, zaplanuj to, sprawdź, tak jak mówię, jakieś rzeczy w internecie, ale niech się coś zacznie dziać w tym kierunku, bo inaczej, no to będzie takie pobożne życzenie, a nie decyzja. Punkt numer 9. Nie ma nic złego w tym, że nie wiesz, co chcesz w życiu robić. O tym będzie jeszcze kolejne nagranie, ono być może już jest udostępnione. Nawet jeżeli tak, to znajdziesz je w opisie do tego nagrania. Jeżeli nie, to znaczy, że jeszcze musisz trochę poczekać. Ale wierz mi, nie ma nic złego w tym, że nie wiesz, co chcesz robić w życiu. Jest wiele młodych osób, które piszą do mnie maile: Bartku, mam 20 lat, mam 25 lat i ja nie wiem, co chcę robić w życiu. Nie mam pojęcia, tak? W jakim kierunku mam się specjalizować, co mam robić. I moja wskazówka jest taka, wierz mi, ja też nie wiedziałem. Naprawdę, ja przez długi czas nie wiedziałem, co chcę w życiu robić i bałem się różnych rzeczy. I to, co ci mogę dzisiaj doradzić, to naprawdę podejmuj różne aktywności, podróżuj, wyjeżdżaj gdzieś stopem, poznawaj ludzi z różnych kultur, z różnych krajów. Jeżeli jesteś na studiach, to korzystaj z Erasmusa, z work and travel. Jeżeli jesteś gdzieś w liceum, to rób co tylko możesz, żeby wyjechać gdzieś na jakieś wycieczki, tak, żeby poznawać innych ludzi, ucz się obcych języków. Korzystaj z życia, tak, naprawdę korzystaj z życia. Nie ma nic złego w tym, że w tym momencie jeszcze nie wiesz, co chcesz robić. Ja podziwiam takich ludzi, którzy, wiesz, mieli 10 lat i oni już stwierdzili, tak, ja będę chirurgiem i oni rzeczywiście na tych chirurgów wyrastają. Kolejny punkt, punkt numer 10, prowadź dziennik. To może być kalendarz, to może być pamiętnik, to może być jakiś tajny blog, którego adresu nikomu nie podasz. To może, że wiesz, możesz robić zdjęcia i wrzucać je na Instagram. Tak, po prostu prowadź jakieś zapiski. To jest bardzo fajne, wiesz, to jest naprawdę niesamowite, gdy po jakimś czasie możesz się cofnąć, możesz spojrzeć wstecz, przeglądając sobie ten kalendarz i stwierdzasz, wow, zrobiłem to osiągnąłem, to sobie zapisałem, że chciałem to zrealizować. Dzisiaj to wszystko mam. I fajnie, naprawdę to jest niesamowite uczucie, kiedy możesz sobie do tego wrócić. Wiesz, ja po kilku latach przy przeprowadzce znalazłem taką kartkę, gdzie wypisałem sobie swoje cele, co ja bym chciał osiągnąć przez najbliższe 3 lata. I okazało się, że z tych wszystkich rzeczy tylko jedna nie została zrealizowana. To jest, wiesz, ja o tym w ogóle nie myślałem, tak? Gdzieś to może się działo w mojej podświadomości. Zrealizowałem te wszystkie rzeczy, ale jak znalazłem tą kartkę, to dopiero sobie uświadomiłem, że ja o tym kiedyś marzyłem. A w takim, wiesz, trochę pędzie, gdzieś tu się coś kupiło, to się gdzieś pojechało, to tak nawet o tym zapomniałem, że kiedyś to było wielkie moje marzenie. Więc naprawdę warto prowadzić tego typu rzeczy, prowadź tego typu zapiski, ja bardzo często do tego wracam. Jest to dla mnie źródło niesamowitej takiej motywacji, wewnętrznej inspiracji i to mi daje też takie poczucie sukcesu. Jest to dla mnie paliwo do kolejnych projektów, które są jeszcze przede mną. Punkt 11. Wszystko jest po coś. Musisz zrozumieć, że wszystko jest po coś. To nie jest łatwe ani oczywiste na początku, ale z czasem wszystko się ułoży.
wierz mi, wszystko jest po coś. Ja też miałem różne przygody w swoim życiu. Skręciłem nogę, przestałem tańczyć breakdance, nie dostałem się na studia, na które chciałem się dostać. Były różne jakieś rzeczy, tak? Na przykład, no chciałem jechać na jakąś wycieczkę, ale moich rodziców nie było na to stać, żeby mi to na przykład ufundować. I wszystko było po coś. Wszystko okazało się, że miało jakieś dobre zakończenie, że nie pojechałem na tą wycieczkę, ale porozmawiałem z kimś, kto po prostu rzucił mi, wiesz, jakieś jedno zdanie, które niesamowicie zostało mi w głowie i dzięki temu coś zmieniłem w swoim życiu, tak? Więc naprawdę wszystko ma swoje miejsce i czas i wszystko jest po coś. Więc przypomnij sobie nawet takie rzeczy. Coś na początku było dla ciebie straszne, a później dziękować Bogu, że to się stało. Na pewno masz tego typu epizody w swoim życiu, więc wierz mi, wszystko jest po coś. Punkt 12, bardzo istotny. To jest bardzo ważny punkt, ja osobiście uważam, że to jest nasza choroba narodowa, a mianowicie myślenie, przejmowanie się tym, co pomyślą sobie inni. Nie martw się tym, co pomyślą sobie inni. Wierz mi, oni mają swoje sprawy, oni mają swoje życie, a nawet jak ktoś coś o tobie powie, no to ileż ludzie będą o tym gadać? Zauważ, wierz mi, ludzie mają głowę pełną swoich spraw. Nie będą się przejmować, a jeżeli ktoś coś powie, to no jak długo to będzie trwało, tak? I sam kiedyś też pewnych działań nie podjąłem, bo się obawiałem, że jak to ocenią moi rówieśnicy, ale wiesz, co jest najlepsze, że nasze drogi już się rozeszły. Oni nie są w tym momencie częścią mojego życia. I to był błąd, że ja kiedyś z czegoś zrezygnowałem, bo się bałem, co koledzy powiedzą, co zrobią rówieśnicy. No okazało się, że no, dziś ich już nie ma, tak? Mam innych znajomych, mam innych przyjaciół, gdzieś mam kontakt z ludźmi ze studiów i tak dalej, a z tymi, z którymi się wychowywałem, mając tam 15, 16, 17 lat, no to została zaledwie garstka. I okazuje się, że ci ludzie, z którymi do tej pory mam kontakt, no to oni doskonale rozumieli, że ja coś wtedy chciałem zrealizować. Sami mieli też takie dylematy. Więc naprawdę, opinie innych ludzi nie mogą stanąć na twojej drodze. Jednak, jeżeli wszyscy mówią, że czegoś nie powinieneś robić, na przykład, wiesz, jesteś na jakiejś imprezie i wszyscy mówią, wiesz co, nie powinieneś już więcej pić, bo zachowujesz się idiotycznie, to może weź sobie to do serca. Może jednak wtedy weź sobie to do serca. Punkt numer 13. Ludzie nie czytają w myślach, więc po prostu powiedz, o co ci chodzi. To jest takie proste. To jest takie proste, takie ważne. Ludzie nie czytają w myślach. Po prostu powiedz, o co ci chodzi. Szef może nie wie, że ty chcesz awansu, bo mu tego nie powiedziałeś. Skąd ta piękna dziewczyna, którą ty codziennie gdzieś tam mijesz albo spotykasz, ma wiedzieć, że ona ci się podoba? Może powiedz jej to, zaproś ją na kawę. Ludzie naprawdę nie czytają w myślach, ok? Więc mów po prostu o swoich oczekiwaniach, o swoich uczuciach, na czym ci zależy. Jeżeli masz jakieś prośby, wyrażaj to, a nie owijaj w bawełnę. Punkt numer 14. Nie pal mostów. Jeżeli coś nie wyszło, nieważne czy to jest związek, czy cokolwiek innego, czy jakaś praca, zawsze rozstawaj się w pokoju. Naprawdę zawsze rozstawaj się w pokoju, nie ma sensu palić mostów. Jeżeli rezygnujesz z jakiejś pracy, nie musisz mówić na odchodne szefowi, że teraz to ci może postać albo coś takiego, ok? Wierz mi, to ci naprawdę nie pomoże w karierze zawodowej, bo ludzie później zbierają referencje, dzwonią do twoich byłych pracodawców, więc nie musisz mu tego mówić, co o nim myślisz, jeżeli coś było nie tak. Tak samo, jeżeli chodzi o czy to dziewczynę, czy chłopaka, jeżeli się rozstajecie, wierz mi, że lepiej to zrobić w pokoju. Nigdy nie wiadomo, może kiedyś któreś z was będzie potrzebowało jednak pomocy od tego drugiego i warto po prostu, nie wyszło, trudno, ale rozstajmy się w pokoju. Punkt numer 15. Zbuduj poduszkę finansową. Jest taka pokusa, że jak się jest młodym człowiekiem, wpadają jakieś pieniądze, to no okej, zarobiłem, no to idę na koncert, to jadę na wakacje, to kupię coś dziewczynie, kupię coś chłopakowi, kupię sobie jakiegoś ciucha, gadżet i tak dalej, i tak dalej. Nie wydawaj wszystkiego. Staraj się coś odłożyć, bo to, że dzisiaj zarabiasz, masz jakieś wpływy, no to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Coś się może stać. To może być jakiś, wiesz, wypadek losowy w stosunku do ciebie albo do tej osoby, która jest twoim pracodawcą i ten kurek się może uciąć, tak? Więc nigdy nie wiadomo. Zawsze sobie buduj jakąś poduszkę finansową. To cię też uczy takiego rozsądnego podejścia do pieniędzy na całe przyszłe życie. Naprawdę warto to robić, a większość ludzi, nawet to statystyki podają, że większość ludzi dzieli no dosłownie jedna pensja od bankructwa. Czyli jeżeli oni teraz pracują i przez kolejny miesiąc nie dostaliby wypłaty, no to w jeszcze kolejnym miesiącu no po prostu leżą i kwiczą, bo nie mają żadnych oszczędności. Więc myśl o tym, buduj poduszkę finansową. Punkt numer 16. Zacznij tu, gdzie jesteś i z tym, co masz. Wierz mi, nigdy nie będzie właściwego momentu, żeby zacząć. Zrób dobry plan. Oczywiście przemyśl to. Porozmawiaj z odpowiednimi ludźmi. Niech oni sprawdzą, czy ten plan, który ty wymyśliłeś, czy to jest dobry. Niech oni to ocenią. Porzucą ci jakieś pomysły. Rzuć tą kulę, niech ona się toczy. Zrób coś w tym kierunku, żeby zacząć realizować swoje marzenia, czy to zawodowe, czy osobiste, czy może masz jakieś cele podróżnicze. Już coś zacznij. Naprawdę, tu, gdzie jesteś i z tym, co masz. Być może mówisz, no ja chciałbym to zrealizować, ale nie mam pieniędzy. To pomyśl, jak to zrobić bez pieniędzy.
Pomyśl, jak to zrobić albo z małym wkładem kapitału, albo jak te pieniądze zarobić, ale coś już zrób w tym kierunku. Punkt numer 17. Szanuj ludzi. To jest bardzo ważne. Na szczęście ja miałem gdzieś to wpojone w domu, ale przygotowując tą prezentację, przygotowując ten cały zestaw, uznałem, że to jest coś, co warto dzisiaj dalej przekazywać młodym ludziom. Naprawdę okazuj szacunek innym ludziom, bez względu na to, czy to jest milioner, bez względu na to, czy to jest pani sprzątaczka. Każdemu należy się uśmiech, zamień z każdym kilka ciepłych słów. Pamiętaj o tych ludziach, ponieważ nie wiesz, jak potoczy się twoje życie. Być może ta osoba, z której dzisiaj się śmiejesz, jutro będziesz niżej od niej, bo nie wiadomo, co ci się może stać. A może jej życie się poprawi i role się zamienią. Więc naprawdę warto mieć dla ludzi po prostu szacunek. Takie słowa jak dzień dobry, proszę, dziękuję, to ci nic nie kosztuje. A wierz mi, że to potrafi zbudować fantastyczne relacje na przyszłość. Ponadto bądź człowiekiem entuzjastycznym, uśmiechniętym i takim pozytywnie nastawionym do świata, do ludzi i generalnie do życia. I punkt 18, ostatni punkt. Narzekanie nic nie daje. Narzekanie nic nie daje. Wiesz, biadolenie, że o, to mi się stało, tamto mi się stało, to nie pomoże ci rozwiązać żadnego problemu. No pobiadolisz, ponarzekasz, no i co? I dalej problem istnieje, tak? Więc zawsze myśl o tym, że nawet może masz takie problemy, że a, bo nie mam pieniędzy, nie mam pracy. Wierz mi, niech ludzi to w ogóle nie obchodzi. Dlaczego oni mają tego słuchać? Nie są w ogóle do tego zobligowani. Poza tym musisz mieć świadomość, że to zniechęca do ciebie różnych ludzi, zwłaszcza takich ciekawych ludzi. Ponieważ jeżeli ktoś jest pogodny, entuzjastycznie nastawiony do życia, do ludzi, jest taką osobą wesołą i ktoś przychodzi i narzeka i biadoli, no to taka osoba zazwyczaj stara się poluzować więzy z tą osobą. Więc możesz być, że tak powiem, katapultowany z bardzo ciekawego towarzystwa. Więc pamiętaj, że narzekanie nie rozwiązuje żadnego problemu, a w zasadzie tylko jego pogłębia. Myśl kategoriami rozwiązań. Narzekanie nic nie daje. I to jest 18 punktów, które chciałbym, żeby ktoś mi wpoił przed 18 rokiem życia. Jeżeli ty masz teraz 18 lat lub mniej, weź sobie mocno te wskazówki do serca. A jeżeli masz więcej, no to być może i tak, która z nich do ciebie trafiła. Bardzo będę wdzięczny, jeżeli przekażesz to wideo komuś dalej. Mam dla ciebie coś jeszcze. Otóż napisałem e-booka Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty, czyli jak wzbudzić motywację, podwoić produktywność i utrzymać koncentrację. To jest 175 stron samych konkretów i dostajesz tego e-booka za darmo. To jest totalnie za darmo, to jest mój prezent, dlatego że do mnie kiedyś ktoś wyciągnął rękę i myślę, że jestem zobligowany, wręcz zobowiązany do tego, żeby przekazać pałeczkę dalej. Także jeżeli mi ktoś podał rękę, to ja to robię teraz w formie swoich materiałów, przekazuję to dobro dalej. Więc masz to całkowicie za darmo, 175 stron, naprawdę samych konkretów, gdzie znajdziesz wskazówki odnośnie tego, jak się motywować, jak być bardziej produktywnym, jak być bardziej skoncentrowanym na swoich celach. I otrzymujesz go za darmo. Jeżeli chcesz go pobrać, link znajdziesz w opisie do tego nagrania. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.